Was serdecznie, kochani. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z serii Top 3, w którym to omawiam specjalnie dla Was lub za Waszą sugestią produkty, które są najbardziej uwielbianymi przeze mnie i w moim odczuciu najbardziej wartymi zakupu oraz posiadania. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 3 moje ulubione produkty, jeżeli chodzi o podkłady i mam nadzieję, że jeżeli jesteście posiadaczkami cery o podobnym rodzaju jak ja, czyli normalnej stronę suchej, normalnej stronę przypuszczającej się w strefie T, to myślę, że znajdziecie coś dla siebie, więc koniecznie zostańcie ze mną, bo być może ten odcinek okaże się dla Was bardzo istotny i zmieni wiele w Waszej kolorówce, jeżeli chodzi o makijaż twarzy. Także koniecznie zostańcie ze mną. Ten, kto mnie ogląda długi czas, na pewno byłby w stanie obudzony w środku nocy i zapytany o to, jakie są moje 3 ulubione podkłady, odpowiedzieć o tym po prostu w ciemno, ponieważ ja bardzo, ale to bardzo jestem zafiksowana na punkcie konkretnych produktów. Jestem ciekawa, czy faktycznie, napiszcie mi w komentarzach, czy byłybyście w stanie zgadnąć teraz, w tym momencie, zanim zrobię prezentację, jakie to są produkty. Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi, bo myślę, że wiele z Was już zna mnie na tyle dobrze, że odpowiedzielibyście na to pytanie. Jeszcze jedna ważna rzecz. Te produkty wszystkie, które pokazuję jako top 3 w tych wszystkich seriach, linki do poprzednich odcinków macie w opisie. Wszystkie te produkty przedstawiam w kolejności takiej przypadkowej, tak? Czyli to, że pokazuję któryś jako pierwszy, wcale nie oznacza, że on jest na pierwszym miejscu, na drugim czy na trzecim. Wiecie, o co chodzi. Także się tym kompletnie nie sugerujcie. Dla mnie te top 3 to jest po prostu podium, totalne podium, pierwsze miejsce ex aequo. Także tak to można rozpatrywać. Pierwszym takim podkładem, który chciałabym Wam polecić, ponieważ sama noszę go na co dzień, nie jestem z niego niezmiernie zadowolona, jest to podkład L'Oreal Infallible wersja Stay Fresh. Dlaczego ja ten podkład polecam i dlaczego uważam, że jest to najlepszy podkład na co dzień? Ponieważ po pierwsze jest on lekki, po drugie moim zdaniem nie jest on jakiś kryjący, chociaż są różne opinie w internecie. Moim zdaniem ten podkład nie należy do podkładów kryjących, moim zdaniem on jest bardzo lekki, można nim zbudować krycie do średniego. Ja zazwyczaj każdego dnia rano kładę sobie taką delikatną, bardzo cieniutką jedną pompkę, jedną warstwę. Nakładam zazwyczaj ten podkład gąbeczką, ponieważ on się wtedy najbardziej idealnie wtapia w moją skórę. Uważam, że jest to podkład idealny dla osób, które nie mają jakichś nadmiernych problemów z niedoskonałościami, ponieważ wtedy zazwyczaj poszukują mega kryjących podkładów. Niemniej jednak, jeżeli macie jakieś delikatne zaczerwienienia, jeżeli macie jakieś przebarwienia lub jeżeli po prostu chciałybyście ujednolicić z rana swoją skórę i nadać jej takiej fajnej świeżości, to właśnie myślę, że ten podkład będzie dla Was idealny. Oprócz tego bardzo fajne jest to, i to jest też moje odczucie, że on troszeczkę sprawia, że nasza skóra jakby w ciągu dnia jednak się tak szybko nie przetłuszcza w strefie T, co jest na przykład dla mnie ogromnym atutem. Oprócz tego jest on niewyczuwalny na twarzy, nie mamy uczucia ciężkiej twarzy, nie mamy uczucia ściągnięcia na twarzy, nie mamy uczucia przesuszonej twarzy po całym dniu noszenia go na sobie, więc to jest mój ideał, który serdecznie Wam polecam. Ja zwyczajowo w okresie jesienno-zimowym używam numerka 120 Vanilla, a w okresie wiosenno-letnim używam numerka 150 Radiant Beige, czyli są to takie dwa kolory w takiej tonacji ciepłej, oliwkowej. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której zapomniałam Wam powiedzieć, to to, że właśnie podkłady te są spoko pod tym względem, że one są dostępne na naszym polskim rynku w odcieniach oliwkowych, a nie tylko w odcieniach padających w świnkowy róż. Kolejny podkład jest to również podkład z firmy L'Oreal. Tym razem jednak jest to podkład L'Oreal True Match Nowa Formuła. Ten podkład jest z podobnych względów jak ten poprzedni dla mnie faworytem, ale różni się tym, że daje troszeczkę większe rozświetlenie. Więc dla tych z Was, które mają cerę przetłuszczającą się, zapewne takie rozświetlenie nie jest pożądane, ponieważ po prostu Wasza cera ma tendencję do przetłuszczania się i do świecenia się w szybkim czasie, w związku z czym takie rozświetlenie może powodować tylko nadmierny efekt przetłuszczenia. Natomiast dla wszystkich tych osób, które mają skórę normalną lub które mają skórę suchą, to podkład ten niesie bardzo takie fajne, bym powiedziała, nawilżenie oraz daje bardzo fajne rozświetlenie. Znajdują się w nim takie delikatne drobinki, ale to jak się tylko tak przyglądamy pod światło, to one delikatnie połyskują, natomiast nie są to jakieś chamskie brokaty, ani nie są to na pewno takie perfidne drobinki, które zostają na naszej twarzy, jeśli świecimy jak po prostu choinka.
absolutnie nic z tych rzeczy. Bardzo fajne jest również to, że on się bardzo fajnie blenduje, bardzo fajnie się również wtapia w skórę. Moim zdaniem można nim zbudować delikatne krycie, aczkolwiek też szału nie ma. Dlatego też właśnie uważam, że jest on idealny na co dzień. Podobnie jak poprzedni podkład, o którym mówiłam, również ten bardzo fajnie wyrównuje koloryt skóry, również delikatnie niweluje przebarwienia oraz zaczerwienienia. Tak jak mówię, są to moje odczucia, ponieważ ja akurat nie należę do osób z jakąś mega problematyczną cerą, w związku z czym, tak jak mówię, ja nie poszukuję ani krycia w tych podkładach, ani tego, żeby w jakiś super, hiper sposób maskowały różne niedoskonałości, więc zdecydowanie dla tych osób, które mają podobną cerę do mojej, myślę, że podkład ten może okazać się strzałem w dziesiątkę. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której też nie wspomniałam, to jest to, że najjaśniejszy odcień z tej serii L'Oreal True Match Nowa Formuła jest to kolor 1N2 Ivory, o ile dobrze pamiętam, i on jest taki całkiem jasny, więc myślę, że te osoby, które są takimi klasycznymi bladziochami, również znajdą coś dla siebie. I ostatnim podkładem z mojej serii top 3, jeżeli chodzi o moje ulubione podkłady, jest to podkład, którego chyba jeszcze Wam nie pokazywałam w żadnym z filmików, a jeżeli pokazywałam, to znajdę i umieszczę Wam filmik, gdzieś tutaj będzie odnośnik. Jest to podkład z Maybelline Affiniton. Wygląda on w ten sposób, na pewno jest Wam bardzo dobrze znany, ponieważ on już jakiś czas jest na rynku kosmetycznym. Ja go posiadam w kolorze 14 Creamy Beige i on jest idealny dla mnie totalnie, tak jak te wszystkie poprzednie dwa. W kolorze waniliowym, ten również jest taki waniliowy, ciepły, oliwkowy, więc jest po prostu idealny. Totalnie. Jest w nim bardzo fajne to, że również bardzo fajnie i szybko adaptuje się do skóry. Jest bardzo lekki, jest wręcz leisty, więc trzeba z nim uważać, jak sobie go troszeczkę wyłożycie na dłoń, żeby go aplikować. Ja go nakładam również gąbeczką, tak jak pozostałe podkłady, po prostu jest to moja ulubiona forma. Bardzo fajnie się adaptuje do skóry. Moim zdaniem jest to podkład, który daje troszeczkę bardziej pudrowe wykończenie, niżeli te dwa poprzednie, o których mówiłam. Natomiast jeżeli jest wklepany porządnie gąbeczką i później na sam koniec jeszcze troszeczkę podotykamy tej skóry palcami ciepłymi dłońmi, żeby nam po prostu się jeszcze lepiej jakby wtopił w skórę, to ten efekt pudrowości niwelujemy i utrzymuje się ten podkład bardzo długo. Ja go przypudrowuję tak jak każdy inny podkład standardowo pudrem transparentnym od Vibo Fixing Powder w kolorze transparentnym, jest on półmatowy. Więc po prostu dopełnia, że tak powiem, duetu tym wszystkim podkładom kapitalnie, również temu podkładowi z Affiniton. Moim zdaniem jest to podkład, którym najbardziej z tych wszystkich trzech można budować krycie, więc też trzeba być jednocześnie ostrożnym, ponieważ skoro ma tendencję on do tego, aby pozostawiać pudrowe wykończenie, to im więcej warstw nałożycie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że podkład ten się idealnie wtopi w skórę, dlatego też trzeba uważać. Niemniej jednak da się nim budować krycie i również, tak jak pozostałe dwa podkłady, ma funkcję nawilżającą. Ja bardzo na to patrzę, uważam, że nie można doprowadzić do tego, aby nasza skóra w imię tego, żeby była ładnie ujednolicona, była przesuszona po całym dniu. Absolutnie jest to, moim zdaniem, nie powinno mieć miejsca, dlatego też ja bardzo zwracam uwagę właśnie na formę nawilżającą wszystkich tych produktów do twarzy, których używam. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje podsumowanie z trzema najbardziej polecanymi przeze mnie podkładami. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, tak jak zawsze, jakie są Wasze typy top 3 oraz jakie podkłady byście chciały, abym ja wytestowała i abym dała Wam znać w takiej serii stworzonej specjalnie pod kątem takiego, wiecie, takiej interakcji z Wami, która właśnie będzie serią z polecenia widzów i będę tam testowała lub recenzowała produkty, które Wy mi poleciliście i które ja zakupiłam oraz użytkowałam właśnie na sobie. Dlatego czekam na Wasze komentarze, koniecznie dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawa Waszych typów. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie, koniecznie zostawcie kciuka do góry, jeżeli lubicie serię top 3 i my widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko, pa pa!